Porozumienie między Ukrainą i Rosją tak naprawdę jest spokojnym oddechem dla całej Unii Europejskiej, ponieważ gdyby nie było tego porozumienia, to bardzo możliwe, że w trakcie srogiej zimy Rosja mogłaby stwierdzić, nie będziemy przesyłać dodatkowych partii gazu, które są wam potrzebne, bo nie mamy dostępu do ukraińskich magazynów, nie możemy z nimi dogadać się co do warunków przesyłania gazu. Prawdopodobnie cena, którą Ukraina wynegocjuje z Rosją, już teraz mówi się o 385 dolarach za 1000 metrów sześciennych, ona zostanie przyjęta przez jedną i drugą stronę. Ukraina powinna mieć tańszy gaz od Polski, ponieważ ma mniejsze koszty tranzytu, znajduje się bliżej niż Rosja. To można powiedzieć pewnego rodzaju anomalia, że kraje, które znajdują się bardzo daleko od Rosji, takie jak Wielka Brytania, Niemcy czy Francja, płacą mniej niż Polska. Od wiosny będziemy obserwować znów sytuację, kiedy to Ukrainie będzie zależało na kolejnych dużych dostawach gazu po niskiej cenie po to, żeby napełniać swoje magazyny, no a wtedy nie wiadomo, czy Rosja będzie też skłonna na takie porozumienie. Porozumienie krótkoterminowe jest o tyle dobre, że cały czas wymusza na politykach działania dywersyfikacyjne i na Ukrainie, i w Europie Środkowej. Dopiero one mogą sprawić, że rosyjski gaz będzie tańszy, bardziej konkurencyjny i nikt nie będzie czuł się w sytuacji przymusu i zagrożenia. Stąd też to, co jest kluczowe w tej chwili, to dokończenie budowy wspólnego rynku gazu w Unii Europejskiej, a także wśród państw sąsiednich, które chcą przyjmować unijne regulacje. Chodzi tu zarówno o fizyczne interkonektory, o upodobnienie regulacji, jak i o budowę punktów wejść do systemu europejskiego, które by były innymi punktami niż tymi związanymi z Rosją. Głównie to są terminale LNG.